Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, pozdrawiam bardzo serdecznie moich widzów, dziękuję bardzo za oglądalność. No cóż, wczoraj odbyła się druga gala Federacji w Prime MMA, tak. Chciałem powiedzieć, że Fejmu, no bo kurde, z Prime sobie normalnie skopiował logo normalnie, nie? Tylko inne literki dał, ale stylówka... Właśnie fejmu, te logo tam już wczoraj się pojawiało. Nie zresztą, wszystko papugują koszulki ala w stylu Grondy. Także szkoda gadać, nie? No, ale nie o tym, nie? No, było 12 walk. Część walk tam mnie w ogóle nie interesowała, więc o nich nawet nie powiem. Ale po kolei, no tak, strolowany. No nie chciałem, żeby wygrał, no ale wygrał. A jak już wygrał, to niech w przyszłości wpierniczy czy ratajowi, nie? No i właśnie rata i kolejna walka też wygrał, chociaż chciałem, żeby przegrał. Ech, To się z tym trolowanym tam potuką trochę, nie? To będzie fajnie. No dobra. To te dwie. Potem, co tam było, no, niestety lekcje pokory dostał. Zabijaka z więzienia, czyli Soroko. Chłop, a szkoda chłopa. Normalnie żal.pl i w ogóle nie. Myślałem, że chłopak coś pokaże, a tutaj no, bij mnie i tyle nie. Tyburski mu tam kurde pojechał trzy razy w wątróbkę i po zabawie nie. Tak. Kolejne osoby mi żal, niestety. Jaśka Kapeli, no kurde, to było przegięcie pały, nie że przegrał. A tak liczyłem, że wygra sobie chłopak drugą walkę, nie? Tego co tam z nim walczył, to nawet nie wiem skąd on się tam wyrwał z kapelusza. Czy skądś po, no jakieś rapy i disco polo śpiewanie, ale nieważne, dobra. Kolejna walka, która mnie interesowała, no to oczywiście. Lekcja po kory dla Stiflera. No, chłop się, kurde, rzucił na głębokie bagno. Myślał, że da chłopowi radę co 70 kilo od niego więcej waży. No i tu co? Pierwsza runda i po zabawie, nie? Dobrze, że w takim dobrym stanie zdrowia wyszedł po tej walce, nie? Bo mogło być tragicznie, masakrycznie i w ogóle, nie? No, no i oczywiście kolejna waleczka, która mnie interesowała, to Norman Park kontra, kurde. Eee, szuli, Szuli, Szulakowski, ten co tam ćpa, chla i w ogóle, nie? CBD reklamuje i takie tam inne pierdolstwa, nie? Mm, że tak powiem brzydko. No no i chłop taki kozak był, że Normana pokona i w ogóle, a tu takie bęski oberwał. Kolano, czy tam noga poobijana do bólu, gęba pocharatana, no chuj tam. Było, minęło. Kasa się zgadza, walka przegrana czy wygrana, nie? <grym> no i wrzosek kontra jeszcze był ten tam, ochroniarz Tindera. Tu też były oczekiwania wielkie w z kierunku tego ochroniarza z Tindera. No bo kurde, chłop taka waga i w ogóle to powinien cokolwiek pokazać. A ja tutaj jak do Pawełowa stoi w tym ringu i tyle, nie? Wiadomo, że tam on z wrzoskiem nie miał szans, no ale. W ogóle miał cokolwiek pokazać, a tak nie zachęcił do następnych walk jego oglądania, że tak powiem, nie? No, niestety. E, I coś tam jeszcze było. Aha, no, właśnie, Wrzostek wygrał z tym ochroniarzem Stindera. A, i szkoda, że kurderet nie zawalczył. Mam nadzieję, że Rod szybko wyzdrowieje, nie? Z tym udarem i w ogóle tam akcja nieciekawa. Może jeszcze kiedyś gdzieś, gdzieś reda zobaczymy, nie? Chociaż mi bardziej red pasowałby na prowadzącego jakąś galę niż na zawodnika, oczywiście.